Cześć moi kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnej części z moimi notesami. Kot swoim kocim wąsem wyczuwa, kiedy zacznę nagrywać. Kocie, kochany, połóż się tutaj. No słuchajcie, zaraz Wam będę te notesy pokazywała. Tutaj mam taki przecudny... Kizia, toaleta dalej. Tutaj mam taki przecudny notes, który dostałam od Miśka. Koraliki, cekiny... materiałowa okładka. W środku mamy linię. Jest bardzo, bardzo ładny. Poczekajcie, ja sobie może jeszcze bardziej nastawię. O! Będzie lepiej widać. Także taki notatnik. Pierwszy. Potem bardzo cudny zeszyt, który jest no naprawdę o pięknej unicornowej okładce. Te zeszyty mam dwa. Na pewno gdzieś w którymś pudle go znajdę w czasie pokazywania. Sztywna oprawka, zaokrąglone rogi. Z tyłu wygląda w ten sposób. I mamy gładką kartkę, którą można wykorzystać. Piękny też wnętrze. To jest to N. Stokes. Z tego są kubki, zakładki i różne inne rzeczy. Także tu na pewno taki zeszyt ma miejsce. No i mamy... znając życie Paper Blanksa. Piękny, cudny, z kieszonką z tyłu. Tak patrzę, czy nie mam zostawionej jakiejś kartki od kogo, bo zazwyczaj zostawiam. Linia, ale jak się zbierze tutaj wszystko, proszę, taki brzeg cudnej urody. Tak wygląda kolejna sprawa, Paper Blanks. Ciężko dobrać długopis do Paper Blanksów, ale jakoś tam daje radę. Notebook wielki, cudny, z taką okładką lekko wciskającą, twardą, puchatą. Takie ma wnętrze. Linia, lekko niebieskawy papier. Zakładka, kod wariuje w szafie właśnie. Bardzo dobrze. Ecollo. Jest większy niż A5, to jest takie, bym powiedziała, A5, mniejszy niż A4, takie B5 rozmiarowo. Bardzo ładna okładka, tu Wam się lampa dobrze odbija, ale myślę, że też daje troszkę lepsze światło. Także taki cudny notes. Kolejna sprawa, unikorny. I believe in magic. I unicorn się rozwija, mamy niebko. Mamy śliczne niebieskie kwiatki, śliczne kwiatki, paski, śliczne niebieskie napisy. Unikorny na magnesik zamykany, bardzo, bardzo ładny. Kolejna sprawa, okładka giętka, ale z tych takich mocniejszych, z Primark w Berlinie, tam go kupiłam. Ma piękne wnętrze, co jakiś czas inny rodzaj środka. No myślę, że on nadaje się po prostu na złote myśli, jak nic. Jest bardzo ładnie wykonany, zrobiony, szeroka linia, dużo tekstu tu się nie zmieści, ale jest bardzo, bardzo ładny. I kolejna chyba berlińska, tak, berlińska, berliński zakup, ten też różni się w środku. Rysuneczkami. Bardzo ładnie to wygląda. Też taka okładka z tych takich sztywno giętkich. Bardzo fajne. Kolejna sprawa to już jest prezent od Was. Little Bullet Book. Bądź zorganizowany. To są przykłady, jak można bullet journal robić, jak wypełniać. Bardzo mi się ta w sumie książka podoba, można jej używać jako bullet journala, można być po prostu mieć inspirację. I gdzieś też mam jeszcze po polsku tęże książkę, a jest rewelacyjna. Ja ją uznaję do notesów, dlatego że można ją wypełniać, jest naprawdę bardzo fajna. U nas w Empiku też była dostępna. Kolejny notes jest notesem dużym, A4 z Anglii od Beaty. I to chyba dostałam w kalendarzu adwentowym. Niby proste linie, ale złote. Złota tutaj. Różowa okładka. Bardzo ładny, niby taki prosty, ale bardzo fajny. Ja jakbym go używała, to na pewno by został zaokładkowany, bo
lubię, coś bym tutaj namalowała na cudaczywo. I słuchajcie, teraz seria notesów Katekom, które uwielbiam. Jeden będzie na następny rok, już go sobie zaczęłam robić. W takim notesie mam bullet journal w tym roku, z tym, że mój jest w kropki jako bullet, a ten jest w linii. Można go doskonale używać jako pamiętnika. W takim różowym notesie miałam swego czasu również pamiętnik, tak zamykany na gumkę. To jest zgierska firma, te notesy Katekom. Ja sobie nawet tam podjechałam i po prostu je kupiłam. Teraz patrzę, że zostały mi one w linię, dlatego że taki ze skórzaną okładką będę używała. O, dokładnie taki. Z taką ala skórzaną okładką będę miała na następny rok na bullet journal i jest w kropki. A tutaj mi została linia. Można by było zrobić w nim pamiętnik, gdyby nie to, że właśnie okupuję Perpej Blanksa. I na troszkę mi, mam nadzieję, starczy. Nie wiem, kiedyś jak to po mnie zostanie, to chyba spłonę z chałupą. A, i tu mi został jeden w kropki, czyli jeszcze na jeden rok bullet journalu, czy tam na razie W, po prostu mam. A, uwielbiam Katekomy, są rewelacyjnie wykonane i tak jak mówię, ja mam rok czasu, widać podniszczenie, ale to nie jest nic bardzo mocnego. I słuchajcie, kalendarz na ten rok, którego nie używałam, ale jest, słuchajcie, Joanno. Możesz przestać wierzyć w jednorożce, ale jednorożce nigdy nie przestaną wierzyć w Ciebie. To jest po prostu od Was prezent. Ja tego kalendarza nie używałam, dlatego że jak wiecie, ja mam bullet journal, ale zostawiłam go sentymentalnie i się go nie pozbędę, bo jest po prostu dla mnie, o mnie i od Was. Kolejna sprawa. Notebook A5 w giętko-sztywnej oprawce. Zwyczajne linie, zakładeczka, natomiast po prostu bardzo ładny zeszyt, jako zeszyt. To jest kolejny, bardzo gruby i ten też jest, zakupiłam go w Primarku w Berlinie. Tfu, w TK Maxie w Berlinie, już tam naprzeciwko Primarka jest. Który można na przykład używać jako travel book, dlatego że ma taką zachęcającą okładkę. W środku grube linie, mamy srebrną, no to się jakoś na pewno nazywa, krawędź. Mamy niteczkę, srebrne z różowym, rewelacja. Gruba okładka, gruba ilość, duża ilość kartek, sztywny, bardzo mi się podoba, bardzo fajny jest. Cienkie ma kartki, będzie ich mnóstwo, słuchajcie, on ma naprawdę cienkie kartki. Ale nadaje się na travel book jak nic. Tutaj mam taki notesik zamykany na magnesik z fajnymi kartkami, bo zobaczcie jak są zrobione. Po jednej stronie mamy, linię, po drugiej stronie mamy kratkę. Dla każdego coś dobrego. Bardzo ciekawie zrobiony. Fajne tutaj wyklejone takimi, to są krzyżyki, wygląda jak kropeczki. Nie jest zbyt gruby, super ładny. We live like this. Bardzo, bardzo ładny notesik. Kolejna sprawa, idea, pomysły, gdzie można zapisywać. Też z tych takich, co ja lubię, te okładki w miarę, że one są takie twarde, a miękkie. Pięknie wysrebrzony brzeg i zwyczajna linia z czarną zakładeczką, bez kieszonki. Tutaj takie bardzo ostatnio modne galaktyczne motywy. Tak, bardzo fajny. Kolejna rzecz, która jest przecudna, uważam, wygląda jak po prostu taki, nie wiem, prawdziwy pamiętnik. Nie wiem, dlaczego mój kot po prostu zwariował, ale no nieważne. Zamyka się w skórce. Zobaczcie, jaki mamy ładny środek z takimi krzyżykami tutaj, bardzo fajnymi. Złote kartki. Czyż on nie jest ładny? Zobaczcie, jaki ładny kolor złota jeszcze z brokatem. I naprawdę wygląda jak taka torebka zamykana na... To on musi być do, niekoniecznie do pamiętnika, dlatego że ja jak mam pamiętniki, wklejam zdjęcia i w ogóle tam różne rzeczy, to mi się by rozszerzył, ale po prostu do zapisek. Śliczny, super jest.
Kolejna sprawa, notes bardzo podobny do tych notesów kwiatkowych. Kot już jest w pudełku, wiecie jak jest. Zwykłe, Kzia, zwykłe fajne linie, też tej firmy Ecolo i też ta okładka taka tutaj twarda, a miętka, że tak powiem. Kolejny notesik, zobaczcie jak cudny, szary ze złotym, też na magnesik. Piękny, turkusowo-zielono malachitowy kolor. W opisywaniu kolorów nie jestem świetna. Prosty w linię, z szarą zakładką, też firma Ecolo. Ta firma Ecolo bardzo ładne notesy robi, to wszystko jest mniej więcej format A5. Kolejnym notesem jest wyglądający na stary, dlatego że ma taką płócienną oprawę, notes, gdzie można wpisywać datę i opisywać taki a la bullet journal na tej zasadzie. Fajna linia, grube kartki, to jest dobra jakość papieru. I'm very busy. Bardzo fajnie wyglądający notesik. Kolejna sprawa, która mi się bardzo podoba. Bliźnięta, czyli mój znak zodiaku. W welurowym, to jest welurowe. Ten napis jest złoty taki. I ma taki super środek, oczywiście tutaj pozłacany. Tu można by było wszystkie swoje astrologiczne aspekty umieszczać i wypisywać. I super to wygląda. Kot się bawi. Zaraz Wam pokażę czym. Także bardzo ładny, welurowy notes. Super wyglądający. Kot się bawił tym. Mam dwa takie notesy, dlatego że w jednym mam z pierwszego drawienia Wasze wpisy, drugi jest puściutki, jeszcze tutaj czeka na wykorzystanie, jest oczywiście kucykowy notes z Biedronki, świeci się, błyszczy, dzwoni, ale właśnie to jest rodzaj pamiętnikowego notesu, który wykorzystuję bardzo często, jeżeli mamy jakieś spotkania drawieniowskie z Loty Czarownic, to lubię takie pamiętnikowe, typowo dziecięce notesy, fajnie to wygląda i budzi wspomnienia. Kolejny notes, który jest taki jakby z najmilszej skórki zrobiony. Zobaczcie, jest bardzo giętki, bardzo. O, po prostu można go tu wyginać na prawo i lewo. Ma bardzo fajny, ładny środek. Ładna tutaj obwolutka. Też bardzo, bardzo ładny. Tu mamy kolejne welurowe cudo. Można w nim malować, kartki są lekko przyżółte. Cały jest welurowy, tutaj patrzy, to Flying Tiger, Flying Tiger. Bardzo piękny notes. I kolejne trzy rzeczy już w tym filmie ostatnie. Notebook, bardzo ładna okładka, linia, w której ja lubię pisać. I po prostu taki bardziej zeszytowy jest tutaj ten notes. Tu mamy złotą okładkę, superastą, drobną linię z możliwością wstawiania dat i naprawdę też fajnie taki bardzo, bardzo giętki. Też je lubię, one są takie holo złote, tak bym powiedziała, naprawdę fajne. Kolejny zeszyt, który jest taki bardziej zeszytem może niż notesem, gładki, bez linii, ale bardzo, bardzo fajne, okładka jest urocza. No i moje ulubione cekiny. Jeżeli chodzi o środek, to to jest prosta linia. Natomiast, no właśnie, to jest ten cały myk. Bardzo lubię tego typu notesy. Bardzo, bardzo. O! Także słuchajcie, okładka zacna. Mam wrażenie, z jednej strony srebrna, z drugiej niekoniecznie. Tak jak mówię, zwyczajny środek i też Flying Tiger. To na tyle by było, moi kochani, w kolejnej części moich notesów. Jeszcze się zobaczymy.